Wiosna to idealny czas na remonty. Spółdzielnia mieszkaniowa Siarkowiec w Tarnobrzegu już realizuje tegoroczny plan remontowy. W okresie zimowym prace modernizacyjne w zasobach spółdzielni Siarkowiec były prowadzone wewnątrz budynków. W pierwszych miesiącach bieżącego roku na osiedlu Bogdanówka i Przywiśle pomalowane zostały klatki schodowe. Nie były to jednak tylko roboty mające na celu poprawę estetyki osiedla, ale również zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców. Wymienialiśmy, likwidowaliśmy piecyki gazowe tu na osiedlu Przywiśle, bo tutaj jest ich najwięcej. W 6 budynkach te piecyki zostały zlikwidowane i zastąpiliśmy je centralnie ciepłą wodą. Wiadomo, że te piecyki stwarzają ogromne zagrożenie. Tam, gdzie mamy już wymiennikownie budynkowe i mieszkańcy się zgadzają, w większości chcą mieć tą centralnie ciepłą wodę, to robimy. Obecna aura sprzyja remontom zewnętrznym. Jak mówi Augustyn Turek, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Siarkowiec, wkrótce rozpoczną się termomodernizacje budynków. W tym roku 5 budynków będziemy ocieplać, 4 na Bogdanówce, Zwierzyniecka 25, 27, 31 i 51. I duży budynek wieżowiec na osiedlu Siarkowiec, Kopernika 26. No są to takie sztandarowe roboty, jak co roku, bardzo oczekiwane przez naszych mieszkańców, które poprawiają nie tylko estetykę tych budynków, otoczenia, ale również zmniejszają koszty ogrzewania. Z audytów, które posiadamy na te budynki, wynika, że koszty ogrzewania powinny zmniejszyć się w przedziale od 20 do 27% na tych budynkach. Prace związane z ociepleniem pierwszego budynku ruszą już w kwietniu. Na kolejnych będą prowadzone po dłuższym weekendzie majowym. Najbliższe plany remontowe dotyczą także chodników i parkingów. Mamy w planie bardzo dużo do wyremontowania chodników na osiedlu Przywiśle. Tam też będziemy budować parkingi. Będziemy remontować tak samo balkony i będziemy modernizować place zabaw. Oprócz własnych inwestycji spółdzielnia mieszkaniowa Siarkowiec będzie realizowała również zadania wspólnie z Urzędem Miasta i Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową. Wstępne uzgodnienia już są. Dotyczą osiedla Przywiśle czy na przykład ulicy Mickiewicza.